Marx nie Groucho, nie hippo i nie Richard, ale oczywiście jeden jedyny Karol Marx. Jeśli mielibyśmy cokolwiek powiedzieć o jego systemie, to musimy oczywiście zacząć od tego, co mozolnie budował David Ricardo, a co zaczął budować przed nim Adam Smith, czyli od laborystycznej teorii wartości. Laborystyczna teoria wartości w największym skrócie opiera się na założeniu, na założeniu, że o wartości rynkowej produktów decydują tylko i wyłącznie zmaterializowane godziny pracy w tych produktach. Usmisa to nie było obecne, bo usmisa mieliśmy, nie do końca spójne przedstawienie teorii wartości. U Ricardo z kolei mieliśmy dominację laborystycznej teorii, ale nie wyłączną, dlatego że Ricardo zdawał sobie sprawę z tego, że istnieją rzadkie dobra, takie jak na przykład dzieła sztuki, które są poddane osobnej teorii wartości, nie laborystycznej teorii wartości. U Marxa natomiast praca staje się wyłącznym jedynym czynnikiem produkcji który przesądza tak naprawdę o istnieniu cen rynkowych i cen relatywnych. Celem Marksa było wyjaśnienie, dlaczego procesy prze cenowe przebiegają tak, a nie inaczej i laborystyczna teoria wartości stawała się kluczem do tego. Marks oczywiście był filozofem, też historykiem, socjologiem. E Natomiast jego teorię laborystyczną wartości warto zrozumieć w kontekście generalnego podejścia do procesów ekonomicznych, w których zakładał, że o ewolucji społeczeństwa decydują pewne siły wytwórcze. I te siły wytwórcze potrafią w określonych warunkach historycznych generować stosunki produkcji, które są pełne sprzeczności. Ta sprzeczność na przykład polega na tym, że mamy spadającą stopę zysku na kapitale, generalnie pogarszającą sytuację się proletariatu i beznadziejną sytuację, w której w zasadzie nie do końca wiadomo kto jest długookresowym beneficjentem, bo długookresowo ten system musi się wywrócić. A dynamika tego systemu jest napędzana według tego, co przewiduje nam laborystyczna teoria wartości. Marx rozpoczyna Kapitał, swoje najważniejsze dzieło oczywiście. Kapitał od dywagacji właśnie na temat wartości i jego uzasadnienia Laborystycznej teorii są wyjątkowo słabe. Mianowicie wychodzi od pewnych takich arystotelesowskich założeń o tym, że jak mamy wymianę dwóch dóbr na siebie, na przykład wymieniamy zboże na wino, i stawiamy znak równości, bo w wymianie musi zachodzić jakaś ekwiwalencja, jakaś równość, to jaka rzecz, do jakiej rzeczy można by wspólnej sprowadzić te dwie strony? Marx mówi, że do pracy, bez tak naprawdę uzasadnień. On to udaje, że te uzasadnienia są, ale w gruncie rzeczy przecież jest wiele innych wspólnych rzeczy, które ze, rzeczy ze sobą mają, na przykład kilogramy najczęściej. E, więc dlaczego by się skupiać akurat na godzinach pracy? Marx wybiera taki, a nie inny schemat. Kiedy mówi o laborystycznej teorii, stosuje natychmiast całą masę założeń dodatkowych i zabezpieczeń na wypadek trywialnej, oczywistej krytyki. Przecież wiele rzeczy e, może wymagać pracy, możemy realizować e, różne pomysły, wkładać w to godziny pracy, a potem okazuje się, że tworzymy coś bezwartościowego. Co więcej, godzina pracy jest godzinie pracy nierówna. I w tym celu Marx stosuje dwa dodatkowe założenia. Po pierwsze, posługuje się pojęciem tak naprawdę pracy abstrakcyjnej, mówiąc, że to chodzi o taką wielkość metaekonomiczną, taką, która jest e, pod welonem procesów gospodarczych. A po drugie, to nie chodzi do końca o laborystyczną teorię pracy, e, teorię wartości w sensie zegarka, tylko chodzi o społecznie niezbędny czas pracy. Coś, co zabezpiecza Marksa przed krytyką, że przecież wartość użytkowa jeszcze gra swoją rolę. I Marks w sumie tej wartości użytkowej jakoś tam nie przeczy, przecież wiadomo, że trzeba wytworzyć coś, co jest użyteczne. No i to zabezpieczenie czyni właśnie mową o społecznie niezbędnym czasie pracy. W gruncie rzeczy, jakby się nad tym zastanowić, to koncepcja społecznie niezbędnego czasu pracy w jakimś sensie wywraca od razu e, do góry e, fundament laborystycznej teorii wartości, bo Skoro decyduje społecznie niezbędny czas pracy, to to jest teoria wartości oparta na społecznie niezbędnym czasie, pra czasie pracy, a nie laborystyczna teoria, która raczej intuicyjnie kojarzy nam się z zegarkiem, czyli z tym, że wkładamy ciężkie godziny pracy, staramy się budować produkt, no a tutaj niestety to zbudowanie produktu nie, e, nie generuje odpowiednich zapłat. Następnie e, Marks powiada, już ustalając, że mamy do czynienia z laborystyczną teorią wartości. Następnie zajmuje się wyjaśnianiem zysku na kapitale. No bo jeżeli praca jest jedynym źródłem wartości, no to natychmiast pytanie, które się pojawia, brzmi: to z czego w takim razie wynika zapłata na kapitale? I Marx mówi: na rynku wszystko jest sprzedawane po swojej wartości. Maszyny, towary, wszystko za wyjątkiem jednej rzeczy. Za wyjątkiem pracy. Praca nie jest sprzedawana po swojej wartości z tego względu, że mamy monopolizację rzekomo czynników produkcji po stronie posiadaczy kapitału. Oczywiście od razu pojawia się problem, jaka monopolizacja, skoro mogą kapitaliści między sobą konkurować, ale to nie jest też przedmiotem wyjaśnień Marksa. Mamy do czynienia swoisty monopol stworzony przez nich, i oni dokonują wyzysku pracy z tego względu, że praca jest niesprzedawana po swojej wartości. Praca sprzedaje się po koszcie reprodukcji, mówiąc brutalnie. Czyli praca sprzedaje się po takiej cenie, która zapewnia minimum egzystencji, pozwala na przetrwanie. Jest tu swoiste powiązanie z Maltusem i teorią ludności, aczkolwiek nie jest to tak naprawdę wymagane, i też mogą być pewne spory dotyczące tego, czy to jest taki klasyczny Maltus u Marksa, czy nie. Szczególnie, że u Marksa jest postępujące, tak naprawdę, pogarszanie się sytuacji klasy robotniczej, co prowadzi w efekcie do rewolucji. Potem się trochę wiązały kontrowersje z tym, bo w sumie nie było wiadomo, czy chodzi o faktyczne, absolutne pogarszanie się sytuacji, które z żadnych względów nie ma miejsca w gospodarkach kapitalistycznych, czy też chodzi o jakieś relatywne pogarszanie się, takie, że dystrybucja dochodu się zmienia w nie do końca korzystny sposób dla robotników, nawet jeśli poprawia się ich sytuacja. W porządku. Wracając do tego, że praca jest sprzedawana nie po swojej wartości. Jak korzystają na tym kapitaliści? Korzystają tak, że na przykład robotnik pracuje 16 godzin na dobę, a dostaje wynagrodzenie tylko za 8 godzin na dobę po to, żeby dokonać tej brutalnej reprodukcji, czyli utrzymać jakieś minimum egzystencji po to, żeby jakoś tam minimalny sposób się ubrał, wyżywił. I zapewnił sobie przetrwanie po to, żeby mógł przyjść do pracy i znowu generować wyższą wartość zgodnie z laborystyczną teorią, która jest zabierana przez tych, którzy monopolizują proces produkcyjny w postaci posiadania czynników produkcji. Co jest nie tak z tym podejściem? No... Abstrahując od tego, że sytuacja siły roboczej wcale nie musi się pogarszać, a nie utrzymywać na tym samym poziomie, jak wiemy od czasów rewolucji przemysłowej, znacząco, może kilkudziesięciokrotnie się poprawić. No ale tego Marks wtedy nie wiedział, więc nie został jeszcze wtedy brutalnie sfalsyfikowany przez historię. Podstawowy problem, który się wiąże z laborystyczną teorią wartości, został zauważony już przez samego Marksa. Jest to bowiem problem tak zwanej transformacji. Otóż. W momencie, w którym stwierdzamy, że tylko i wyłącznie praca jest źródłem wartości, tak jak mówi laborystyczna teoria wartości, implikacja jest taka, że zyski na kapitale mogą pochodzić tylko z wyzyskiwania pracy, która przecież jest właśnie sprzedawana z tym dyskontem że jest to dyskonto między reprodukcją pracy a wartością, którą praca tworzy. Nie da się osiągać stóp na kapitale na czymś innym. Nie da się wyciskać wartości z czegokolwiek innego. Można to robić tylko z pracy. Tak naprawdę, według tej laborystycznej teorii wartości. A problem mianowicie jest taki: jeżeli tylko praca jest źródłem wartości, to z tego wynika, że branże, tak zwane pracochłonne, powinny osiągać większe stopy zysku niż branże kapitałochłonne. Jeśli kapitalista zatrudnia więcej pracowników w sensie nawet budżetowym, już nawet nie chodzi o godziny pracy, bo jak wiemy, nie godziny się liczą, tylko praca abstrakcyjna, przeliczana według jakichś tam wskaźników, już nie wnikajmy w ten problem. Ale załóżmy, że mamy to ustalone i pracę reprezentuje określony budżet, to dlaczego branże, które są kapitałochłonne, osiągają te same zyski co branże pracochłonne, jeśli tylko praca jest źródłem wartości? To zyski powinny być zdecydowanie wyższe tam, gdzie tej pracy zatrudniamy więcej. Oczywiście na rynku jest tak, że mamy do czynienia z arbitrażem i stopa zwrotu na kapitale generalnie się wyrównuje w długim okresie lub też nie mamy powodów uważać, żeby jakakolwiek branża bardziej kapitałochłonna statystycznie osiągała wyższe stopy zwrotu niż branża, która jest bardziej yy, kapitałochłonna. Kapi znaczy kapitałochłonna i pracochłonna. Nie ma powodu uważać, żeby występowały dysproporcje Między stopami zwrotu w tych różnych branżach. I Marx sobie doskonale z tego problemu zdawał sprawę i obiecał go w pierwszym kapitale rozwiązać. W pierwszym tomie kapitału obiecał go rozwiązać w kolejnych tomach. Obiecał to też Fryderykowi Engelsowi. Tymczasem okazało się, że tego problemu w ogóle nie rozwiązał. Co więcej, nawet nie starał się go rozwiązać, bo jak okazało się po jego śmierci, eee, zasadniczo nie zostało dopisane zbyt wiele. Rzekome rozwiązanie problemu, które się pojawiło w trzecim tomie, zostało gruntownie, spektakularnie wręcz skrytykowane przez Boma Bawerka. W największym skróciem Marks wysunął argument, e, z którego najwyraźniej nie był, nie był zadowolony, skoro nie opublikował tego tomu za swojego życia, a niewiele w nim zmienił. Wysunął argument, że generalnie to, to wszystko się jakoś tam uśrednia, że wszystkie godziny pracy i tak odpowiadają wszystkim e, wartościom. Co oczywiście nie jest odpowiedzią na podstawowe pytanie i jest sprzeczne z tym, co Marx pisał w pierwszym tomie, bowiem zdawał sobie sprawę z tego, że celem teorii wartości jest wyjaśnienie cen relatywnych, czyli e, odpowiedzenie na pytanie, dlaczego e, na przykład buszel zboża wymienia się na ileś tam butelek wina. Skąd jest ta relacja wymienna? I jeżeli podchodzimy w ten mikroekonomiczny sposób do zagadnienia, tak jak Marx podszedł do tego w pierwszym tomie kapitału, to musimy szukać odpowiedzi mikroekonomicznej, czyli musimy właśnie próbować wyjaśnić ceny względem siebie. Natomiast odpowiedź, że wszystko się sumuje do wszystkiego, jak zestawimy obok siebie, to jest w pewnym sensie pusta poznawczo i niewiele wnosi, bo wiadomo, że wszystko się sumuje do wszystkiego. A po drugie, nie wyjaśnia tak naprawdę cen relatywnych i nie wyjaśnia tego, jak wyglądają stopy zwrotu między branżami, kiedy je względem siebie porównujemy. Odpowiedź na pytanie, dlaczego zyski się wyrównują w branżach, czy, czy, czy też odpowiedź na pytanie, dlaczego te zyski nie są różne, jest bardzo prosta, bo laborystyczna teoria wartości jest błędna i nie wyjaśnia dobrze cen relatywnych, w związku z tym nie jest w stanie też wyjaśnić koncepcji zysku na kapitale i z czego ten zysk na kapitale się bierze. Jak wiemy, po rewolucji marginalistycznej tego, co się działo, już w latach 70. więc y, niedługo po publikacji pierwszego tomu y, Karola Marxa. Jak wiemy istnieją alternatywne teorie wyjaśniające bardzo dobrze, dlaczego stopa zwrotu y, nie jest y, preferowana w jednej branży kosztem innych branży. Co więcej, jest to teoria, która bardzo dobrze wyjaśnia, dlaczego płace realne długookresowo mogą rosnąć i historycznie dlaczego wzrosły w XIX wieku, a następnie w wieku XX. Mamy również dobre wyjaśnienie, dlaczego rewolucja komunistyczna nie wystąpiła na zachodzie, tylko wystąpiła wbrew przewidywaniom Marksa na wschodzie. Mamy również dobre wyjaśnienie tego, jak funkcjonują przedsiębiorcy względem siebie. Mamy dobre wyjaśnienie, czemu inwestują w maszyny i dobra kapitałowe, bo jeśli laborystyczna teoria wartości jest prawdziwa, to w sumie tak na dobrą sprawę nie wiadomo po co inwestować w coś, z czego wartości nie da się wycisnąć, bo skoro kapitalista zawsze wyzyskuje, to wyciska wartość, wartość dodatkową z pracy, z niczego innego. To po co zatrudnia czynniki produkcji, które tak naprawdę e, tego potencjału mu nie dają? E, oprócz tego, e, kwestia własności czynników produkcji i konkurencji. Jak zwraca uwagę, znowu chyba najwybitniejszy historyk myśli, czyli Joseph Schumpeter, na dobrą sprawę, e, można by było teorię Marxa jakoś obronić koncepcją oligopolu. Tego, że współpracują ze sobą kapitaliści włączają się w jakąś kartelizację i celowo na przykład nie podbijają płac do wyższych pro poziomów produktywnościowych, ale Schumpeter zwraca uwagę, że Marx raczej by się tego wyjaśnienia brzydził. E, natomiast jednocześnie e, byłoby to, uruchamiałoby to całą serię pytań, która i, i tak się pojawia w przypadku systemu Karola Marxa, Mianowicie jeśli, koszt jeśli po kosztach produkcji, reprodukcji pracy, pracownicy są zatrudniani przez kapitalistów, a osiągają wyższą wartość z tytułu sprzedawania tego, co ci wytwarzają. No to w sumie dlaczego nie odpala się między nimi konkurencja, czyli taki hipotetyczny kartel dlaczego się nie rozbija? Albo dlaczego jakiś jeden przedsiębiorca nie chce zgarnąć dla siebie całej puli nadwyżki oferując trochę więcej niż wynosi koszt reprodukcji? Tak czy inaczej system marksowski yy, jest systemem, który pod względem ekonomicznym zbankrutował. Ekonomiści co do zasady nie uznają jego teorii jako sposobu na wyjaśnianie tego, jak kształtują się ceny na rynku. Zresztą problemy ta teoria laborystyczna miała już wcześniej przy jego poprzednikach. Marksizm dzisiaj tak naprawdę przetrwał jako pewna filozofia albo socjologia i generalnie e, jako pewien model retoryczny tłumaczący pewne rzeczy.